Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W 19. rocznicę śmierci Jana Pawła II papież Franciszek podpisał deklarację Dignitas Infinita o nieskończonej i nieutracalnej godności człowieka. Jak ten dokument prezentuje się w świetle tradycyjnego nauczania Kościoła? Zapraszam. Logo mamy podświetlone na niebiesko ze względu na maryjny miesiąc maj. Przechodzę do komentarza do treści tejże deklaracji. Będę czytał obszerne fragmenty, to znaczy będę czytał krótkie fragmenty, ale będzie ich całkiem sporo i na bieżąco się do nich odnosił. Oczywiście dokument, jak w zasadzie wszystkie posoborowe dokumenty, ma pewną podstawę w rzeczywistości, wykorzystuje pewne elementy katolickiej teologii, jednocześnie inne przemilczając, prowadząc do wniosków, które są trochę odmienne od tych formułowanych przez magisterium Kościoła przez ostatnie 2000 lat. Jak daleko tutaj papież Franciszek odchodzi od tradycyjnego nauczania Kościoła? Czy mamy do czynienia bardziej z przesunięciem akcentów, czy już bardziej ze wprowadzeniem czegoś zupełnie nowego? Mam nadzieję, że po tym materiale będzie to czytelne. Punkt pierwszy. Nieskończona godność, cytuję oczywiście, niezbywalnie związana z istotą samego bytu przysługuje każdej osobie ludzkiej, niezależnie od jakichkolwiek okoliczności i jakiegokolwiek stanu lub sytuacji, w jakich się znajduje. Tutaj tylko ciekawostka. Podejrzewam, że autorzy w ogóle nie biorą pod uwagę, mówię autorzy, bo jednak na pewno nie jest pisana osobiście przez papieża Franciszka, chyba nie biorą w ogóle pod uwagę stanów eschatologicznych. Przepraszam, jestem dzisiaj trochę niepełnosprawny, chciałoby się powiedzieć. Może nie aż tak, ale jednak nie czuję się najlepiej, ale mam nadzieję, że nie będzie to bardzo rzutowało na stan tego materiału. A więc autorzy być może nie biorą pod uwagę eschatologicznych stanów, czy osoba potępiona w piekle, czy według nich również zasługuje na tą nieskończoną, niezbywalną godność, niezależną od jakiegokolwiek stanu i sytuacji. Podejrzewam, że tego w ogóle tutaj nie biorą pod uwagę. Zasada ta w pełni rozpoznawalna również przez sam rozum stanowi podstawę prymatu osoby ludzkiej i ochrony jej praw. Kościół w świetle objawienia bezwzględnie podkreśla i potwierdza tę ontologiczną godność osoby ludzkiej stworzonej na obraz i podobieństwo Boga i odkupionej w Jezusie Chrystusie. Tutaj możemy zobaczyć zasadniczo dwa fundamenty, które jak najbardziej są w tradycyjnym nauczaniu Kościoła, to znaczy w tradycyjnych katechizmach, na przykład w katechizmie księdza Gadowskiego. To mówię z pamięci, ale jestem praktycznie pewien, że to właśnie u niego było dosyć tak obszernie opisane. Wyróżniamy dwojaką godność człowieka, naturalną, wynikającą właśnie z tego, co tutaj było wspomniane, czyli z rozumnej natury ludzkiej. Człowiek przez samą swoją rozumną naturę, przez udział w tej naturze, która jest stworzona na obraz i podobieństwo Boże, ma udział w pewnej naturalnej godności, jest mu udzielona pewna naturalna godność właśnie stworzenia, stworzonego na obraz i podobieństwo Boże. I drugi powód to jest oczywiście nasz nadprzyrodzony cel, nasze nadprzyrodzone powołanie i później też udział w tej nadprzyrodzonej godności, łaskę uświęcająca i to wielkie powołanie do nieba. Ta godność nadprzyrodzona oczywiście w sensie łaski uświęcającej jest łatwo utracalna, natomiast dopóki człowiek żyje, pozostaje jej zalążek, bo można ją odzyskać. Natomiast ta godność naturalna według katechizmów przez działanie niezgodne z ludzką naturą wprawdzie się w jakimś stopniu umniejsza, ale znowu człowiek tak długo, jak jest w stanie się nawrócić, jak jest w stanie swoje życie zmienić, zachowuje pewien przynajmniej zalążek tejże naturalnej godności. Tutaj mamy te dwie podstawy, albo dwie różne, naturalną i nadprzyrodzoną ludzką godność, w jakiś sposób zaznaczone, ale w żaden sposób nie rozróżnione, oczywiście nie nazwane naturalną i nadprzyrodzoną. I to jest punkt, na który też będę zwracał jeszcze uwagę.
tej prawdy czerpię powody swojego zaangażowania na rzecz słabszych i posiadających mniejszą władzę. Zawsze kładąc nacisk na... Przepraszam, musiałem tutaj przewinąć. Zawsze kładąc nacisk na prymat osoby ludzkiej i obronę jej godności niezależnie od wszelkich okoliczności. To jest ciekawe, że z takich ściśle, powiedzmy, teologicznych rozważań jest wyciągnięty od razu wniosek taki bardzo społeczny, na zasadzie ze względu na to właśnie my dbamy o nawet tych najbardziej uciśnionych i zmarginalizowanych, tych najsłabszych, wobec tych, którzy mają jakąś większą władzę. Widzimy, że bez wątpienia no, taki będzie fokus, tak? To będzie papież Franciszek zgodnie ze swoim takim czarnym koniem swojej myśli, czyli takim wychodzeniem do tych wykluczonych, tutaj będzie też nieustannie do tego wracał, czy też autorzy w myśl papieża Franciszka będą nieustannie do tego wracali. Zwracam na razie uwagę na ten brak rozróżnienia pomiędzy naturalną a nadprzyrodzoną godnością, to o tym sobie jeszcze będziemy mówili. Ta ontologiczna godność oraz wyjątkowa i wybitna wartość każdej kobiety i każdego mężczyzny, którzy istnieją na tym świecie, została autorytatywnie odzwierciedlona, to jest ciekawe, w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Autorytatywnie odzwierciedlona. Jest takie bardzo ciekawe, że Kościół dokumenty ONZ-owskie jakby uznaje za autorytatywne odzwierciedlenie. Co to znaczy? Ja teologicznie nie znam takiego określenia jak autorytatywne odzwierciedlenie w kontekście prawa świeckiego. Jak należy to rozumieć? Kościół jakoś uznaje tą deklarację za prawomocną również w kontekście teologicznym. Byłbym sobie to w stanie wyobrazić, bo współczesny Kościół nie ma problemu z tym, żeby na Soborze Watykańskim II twierdzić, że każdy człowiek ma niezbywalne, wynikające właśnie z godności ludzkiej prawo do tego, żeby religię, którą uznał za prawdziwą, praktykował zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Deklaracja Praw Człowieka deklaruje dokładnie to samo, co zasadniczo jest zasadą bardzo złą. O ile jest oczywistym, że prawo, czy władza nie powinna ingerować w to, co człowiek myśli. Nie powinna zabraniać człowiekowi czegoś myśleć. Natomiast jeśli chodzi już o jakieś działanie zgodne z jakimś przekonaniem, to tutaj jak najbardziej władza powinna w to ingerować. I gdy mamy do czynienia, no możemy sobie wyobrazić najbardziej szalone religie. To nawet nie trzeba sobie wyobrażać. Szalonych religii są zupełnie szalone religie, czy to jakieś satanistyczne z ofiarami, z ludźmi, czy jacyś mormoni z poligamią. I zgodnie z deklaracją praw człowieka tak naprawdę, no jeśli każdy człowiek ma głębokie, wynikające z samej jego natury prawo do tego, żeby nie ograniczać w żaden sposób jego wolności do publicznego wyrażania swojej religii, no to jeśli ta jego religia uważa, że poligamia jest czymś bardzo ważnym, czymś kluczowym, to nie jest tylko dopuszczalne, tylko jest coś bardzo ważnego, no to wtedy jak prawo świeckie może to ograniczać? Oczywiście będą się później zarówno dostojnicy kościelni, jak i władze świeckie ratowały jakimiś takimi podpornikami na zasadzie, no dopóki to porządku publicznego jakoś nie uszkadza. A co to jest porządek publiczny? To jest to, co się wam podoba, rządzącym się podoba? To, co się większości podoba? A jak się większości zacznie podobać poligamia, to wtedy już można? To wtedy już trzeba? Czyli wcześniej nie można? To jest najpierw wynika to z niezbywalnej godności ludzkiej, a później musi się podobać większości, tak? I to jest decydujące. To oczywiście nie jest dobry fundament. To jest z zasady zły fundament, gdy deklarujemy, że sam fakt tego, że ktoś uznał coś za swoje religijne przekonanie, że sam fakt tego, że właśnie on jest osobą, ma tak wielką godność, że to nie pozwala w żaden sposób ograniczyć tego jego działania, chyba że to się większości nie podoba. Tak? Znaczy, sam ten fakt, sama ta podstawa jest po prostu zła. To znaczy w przepisach prawnych, przepisy prawne powinny się orientować po prostu na tym, jak się rzeczywistość ma. Powinny szukać, tak jak my, każdy z nas, rozumem tego, co jest faktycznie dla nas dobre i prowadzić człowieka do jego celu. Oczywiście w pewnych sytuacjach to jest trudne i nierzadko
rozpoznanie tego, co dokładnie jest dobre, jest trudne i rozpoznanie, poznanie prawdziwej religii wymaga pewnej refleksji. Tak. Ale w ogóle tworzenie prawa wymaga pewnej refleksji i jak już mamy się zastanawiać właśnie, czy mamy pozwolić tym mormonom, żeby zawierali związki poligamiczne, czy nie, to myślę, że jednak lepiej jest się właśnie zastanowić, co jest zgodne z ludzką naturą, niż zastanawiać się, co większość uważa za słuszne, bo to jest w praktyce powiedziane, gdy mówimy, że mamy ścisły obowiązek pozwolić, to w ogóle nie podlega żadnej dyskusji, to wynika z samej godności człowieka, żeby każdy człowiek praktykował swoją religię również zewnętrznie, no chyba, że nam się to nie podoba, chyba, że większości się to nie podoba. To nie jest poważny sposób myślenia i to w zasadzie jest w Soborze Watykańskim II, chyba Dignitatis Humanae, ale też w tej chwili nie jestem pewien. Były materiały na ten temat, Bezbożna Wolność, to był materiał, w którym komentowałem te dokumenty, a więc odsyłam i jak nie zapomnę, to nawet podlinkuję. Deklaracja praw człowieka nie zawiera nawet tego doprecyzowania, że chyba, że to w jakiś sposób sprzeciwia się powiedzmy publicznemu porządkowi. Tam jest po prostu mowa o tym, że nie wolno powstrzymywać działań religijnych, co jeszcze bardziej jest kuriozalne właśnie w kontekście na przykład jakichś mormonów, czy tam ofiar z ludzi, lub nawet ze zwierząt, tak? To również jest już dosyć wątpliwe. Ale tutaj oczywiście papież Franciszek, no wiadomo, tak, ONZ mówi, więc papież słucha, nazywa to tą powszechną deklarację praw człowieka autorytatywnym odzwierciedleniem tej ontologicznej godności, która jest najwyraźniej w ogóle, to czy można w ogóle powiedzieć chyba według papieża, że powszechna deklaracja praw człowieka to jest praktycznie takie objawienie. to hiperbolizuje, tak, rozumiem. Natomiast autorytatywne odzwierciedlenie prawa naturalnego najwyraźniej. Dokument stara się później doprecyzować, jaką ma na myśli godność, rozróżniając pomiędzy godnością ontologiczną, godnością moralną, godnością społeczną i wreszcie godnością egzystencjalną. To ostatnio już widzimy, że to będzie szło w taką trochę dziwną stronę, ale spokojnie, wszystko co to znaczy. Godność ontologiczna, która odnosi się do osoby jako takiej przez sam fakt jej istnienia oraz bycia chcianą, stworzoną i kochaną przez Boga. Godność ta nigdy nie może zostać wymazana i pozostaje obowiązująca niezależnie od wszelkich okoliczności, w których się jednostki mogą znaleźć. I nadal jest mowa o godności moralnej. To jest znowu dosyć ciekawe stwierdzenie, bo czy autorzy biorą pod uwagę człowieka, który jest w piekle, czy on według nich właśnie posiada tą godność ontologiczną. No, z punktu widzenia katolickiej teologii, a i tutaj nie prezentuję jakiegoś dogmatu wiary, raczej refleksję teologiczną. Z punktu widzenia katolickiej teologii można by mówić w przypadku osoby potępionej o takiej zupełnie szczątkowej godności ontologicznej na tej zasadzie, że no, jest to wciąż dusza nieśmiertelna. Tak jak święty Tomasz w pytaniu, czy człowiek powinien kochać upadłe anioły, mówi, że oczywiście nie, ale jednak ich naturę w ogólności, tą dobrą naturę stworzoną przez Pana Boga, jak najbardziej powinniśmy kochać. I tu myślę, że można to postrzegać właśnie trochę w ten sposób. To znaczy, no tak, ta natura człowieka, ta nieśmiertelna jego dusza sama w sobie jest dobra, natomiast została przez człowieka tak bardzo wypaczona, tak bardzo źle ukierunkowana, cała ta wolność została wykorzystana w dokładnie niewłaściwy sposób. Stąd tej godności jest tam naprawdę bardzo, bardzo mało. Moglibyśmy mówić tylko właśnie o takiej szczątkowej formie, która właśnie akurat wystarcza do tego, żeby ta dusza istniała wiecznie. Bo można powiedzieć, że to jest właśnie taka szczątkowa forma tej godności, że Pan Bóg nie unicestwia tego człowieka, tylko bierze go na poważnie. Tak? Jego decyzję Pan Bóg bierze na poważnie. I jak został stworzony jako nieśmiertelny, będzie podnosił konsekwencje swoich czynów przez całą wieczność, bo jego wola już została na całą wieczność ukierunkowana, ukształtowana. Pan Bóg bierze to zupełnie na poważnie. Jest to jakaś szczątkowa forma godności, ale to, co tutaj autor pisze, jakby wydaje się, że w ogóle nie bierze on pod uwagę tego, co jest po śmierci. To jest trochę zaskakujące z punktu widzenia katolickiej teologii. Godność, kiedy mówi się o godności moralnej, odnosimy się z kolei do korzystania z wolności ze strony ludzkiego stworzenia. To ostatnie, choć obdarzone sumieniem, zawsze pozostaje otwarte na możliwość działania
wbrew niemu. Czyniąc to, człowiek zachowuje się w sposób, który jest niegodny jego natury, jako stworzenia kochanego przez Boga i powołanego do kochania innych. Ciekawe, że nie jest wspomniane, że to stworzenie jest stworzone dla kochania Pana Boga. Stworzenie jest kochane przez Boga i powołane do kochania innych. To jest bardzo dziwne. Ja rozumiem, że dla przeciętnego czytelnika może nawet na to nie zwrócić uwagę, ale to jest to pierwsze pytanie z katechizmu, tak? Po co człowiek jest stworzony? Aby Boga poznał, jego kochał i jemu służył. Tego tutaj nie ma. To jest zadziwiające. Człowiek jest kochany przez Boga i powołany do kochania innych. Zadziwiające. Pomija się zupełnie pierwszy cel człowieka. I w zasadzie to... w jakimś sensie uzasadnienie jego godności, tak? Bo ona bierze się w tej zależności od Pana Boga i później to jest nasze pierwsze powołanie, najważniejsze powołanie, żeby oddać tą miłość Panu Bogu. Zadziwiające. Cytuję dalej. Ale taka możliwość istnieje i nie tylko. Historia świadczy o tym, że korzystanie z wolności wbrew prawu, miłości objawionemu przez Ewangelię może osiągnąć nieobliczalne wyżyny zła wyrządzonego innym. Kiedy tak się dzieje, mamy do czynienia z osobami, które wydają się tracić wszelki ślad człowieczeństwa, wszelki ślad godności. W tym względzie wprowadzone tutaj rozróżnienie pomaga nam dokładnie rozeznać między aspektem godności moralnej, którą w rzeczywistości można utracić, to jest w cudzysłowie napisane, utracić w cudzysłowie, a aspektem godności ontologicznej, której nigdy nie można unieważnić. I to właśnie ze względu na tą ostatnią musimy pracować ze wszystkich sił, aby wszyscy ci, którzy uczynili zło, mogli żałować i nawrócić się. Słuszne w tym fragmencie jest to, że jak najbardziej, właśnie ze względu na nieśmiertelność ludzkiej duszy, powinniśmy dążyć do tego, żeby ci, którzy czynią zło, żeby się nawrócili, żeby te dusze faktycznie wypiękniały, oczyściły się, żeby swój cel osiągnęły. I to jest powód, dla którego dążymy do nawrócenia. Tutaj natomiast to wciąż na nowo potwierdzanie, że nie można tej ontologicznej godności utracić. Zwracam uwagę już na te dwie rzeczy, które się tutaj pojawiają, to znaczy brak rozluźnienia pomiędzy tą godnością naturalną a nadprzyrodzoną, pomimo tego, że podane są dwie motywacje, dwa powody, zarówno, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, jak i odkupieni w Chrystusie. Te dwa powody są podane, ale one prowadzą według autorów tutaj do jednej godności ontologicznej, która jest nieutracalna, tak? Której nie da się utracić. I nawet gdy człowiek utraci z punktu widzenia tutaj autorów tą godność moralną, czyli będzie żył w sposób niezwykle gorszący, zły i grzeszny, to i tak pozostanie nienaruszona w zasadzie tutaj według autorów ta jego godność ontologiczna. I to nie jest zgodne z tradycyjną myślą, z tradycyjną teologią. To znaczy, zgodnie ze słowami Pana Jezusa, Pan Jezus w przypowieści, gdy rozdaje talenty i później wraca, każe zabrać ten jeden talent, jeden czy dwa talenty. Ta przypowieść jest opowiadana w dwóch różnych wersjach i teraz, ale nieważne, ten, który otrzymał najmniej, każe zabrać, zabierzcie temu, który ma te dwa talenty i dajcie temu, który ma 10. No i ci wszyscy, czy zabierzcie temu, który ma jeden talent, a dajcie, to było 5, 2 i 1. Wszystko jedno, tak? W każdym razie, zabierzcie temu, który ma ten jeden talent, dajcie temu, który ma 10. No i wszyscy, ale Panie, ale on już ma 10. A Pan Jezus odpowiada, ten, komu ma, będzie jeszcze dodane. To jest ten, który właśnie umiera w stanie łaski uświęcającej. On otrzymuje wszystko. Samego Boga. Jemu będzie jeszcze dodane. A ten, który nie ma, zabiorą nawet to, co ma. To wskazuje na to, że w piekle właśnie człowiek już nie ma żadnego szczęścia, żadnego dobra. Tak? Jedyne dobro, jakie w nim pozostaje, to jest to, co od Pana Boga otrzymał, ta nieśmiertelna dusza, która jednak jest całkowicie przez niego wypaczona. Człowiek, który trafia do piekła, to jest człowiek, który całkowicie swoją wolę wypaczył, odciągnął od Pana Boga. To jest dogmatem wiary, że tak jest, bo żeby pójść do piekła, trzeba umrzeć w stanie grzechu śmiertelnego, czyli odwrócić się od Pana Boga i nie nawrócić się, nie skorzystać z tej łaski nawrócenia. Czyli w prosty sposób możemy nasze grzechy ciężkie również odżałować i Pan Bóg każdemu człowiekowi daje łaskę, która jest potrzebna do zbawienia, ale człowiek tego nie chce zrobić. Jego wola jest
odwrócona, ten człowiek, który idzie do piekła, jest odwrócona od Pana Boga, zabetonowana później na wieczność w tym stanie, jest właśnie taką duszą, której zabrano nawet to, co miała. Te resztki dobra, które w niej były, zostały jej zabrane i pozostaje tylko ta zasadnicza decyzja, zasadnicze ukierunkowanie. Tego tutaj w ogóle nie widzimy, tak? To jest jakaś taka jedna wielka ontologiczna godność. Po sytuacji po śmierci w ogóle się nie bierze i ta ontologiczna godność jest po prostu całkowicie nienaruszalna. I to jest trochę dziwne. Istnieją jeszcze dwa inne możliwe znaczenia godności: społeczne i egzystencjalne. Kiedy mówimy o godności społecznej, odnosimy się do warunków, w jakich żyje dana osoba. Znowu, takie typowo papieżo-franciszkowe. Na przykład w skrajnym ubóstwie, gdy nie są zapewnione minimalne warunki, aby osoba mogła żyć zgodnie ze swoją ontologiczną godnością. Trochę to jest takie... Czyli jakby według tutaj autorów ontologiczna godność domaga się tego dobrobytu, tak? Czy, na, nie wiem, tak? To znaczy, a więc nie było, czy ubogie życie świętej rodziny to było zgodne z ontologiczną godnością, czy niezgodne z ontologiczną godnością? Jest to trochę takie... naciągane, powiedziałbym w ten sposób, żeby z tej godności. Oczywiście są rzeczy, które wynikają z tego, że jesteśmy dziećmi Pana Boga, gdy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, że jesteśmy obrazem Pana Boga, stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. To bez wątpienia wynikają z tego zarówno prawa, jak i obowiązki, a nawet można by, należałoby powiedzieć najpierw obowiązki, a później prawa. Natomiast akurat jakby... odnoszenie tego do kwestii socjalnej jest trochę takie trochę socjalistyczne, tak? W zasadzie człowiek jest tak wielki, że trzeba mu dać. Człowiek jest tak wielki i dlatego ma zdobyć. Ja bym powiedział w ten sposób. Nie wiem, czy to jest oczywiste, o czym mówię, ale trochę to jest takie, to odnoszenie tej głębokiej, teologicznej myśli o godności człowieka od razu do warunków życia, mi to się kojarzy trochę z takim socjalizmem. Godność egzystencjalna. Coraz częściej mówi się dziś o godnym i niegodnym życiu. Odnosi się w ten sposób do sytuacji, które są właśnie egzystencjalne. Na przykład przypadek osoby, której pozornie nie brakuje niczego niezbędnego do życia, ale która z różnych powodów ma trudności z życiem w pokoju, radości i nadziei. W innych sytuacjach to obecność poważnych chorób, relacji rodzinnych nacechowanych przemocą, pewnych patologicznych uzależnień, innych niedogodności skłania kogoś do doświadczenia swojego stanu życia jako niegodnego w obliczu postrzegania owej godności ontologicznej, która nigdy nie może zostać przesłonięta. Wydaje mi się, że te ostatnie dwa punkty nie bardzo tutaj należą, nie bardzo są tutaj na miejscu, tak? No, to zrozumiałe, że jeśli ktoś doświadcza jakiegoś niesprawiedliwego traktowania, patologicznego traktowania, to zrozumiałe, że to jest nieadekwatne, grzeszne, niewłaściwe. Czy należy tutaj mówić o godności egzystencjalnej? Moim zdaniem niekoniecznie. Na koniec warto przypomnieć, pisze dalej papież podpisuje, piszą jego ludzie, że klasyczna definicja osoby jako indywidualnej substancji natury rozumnej, i to jest dobra definicja, to jest tomistyczna definicja, indywidualna substancja natury rozumnej. Substancja, czyli samodzielny byt, na tyle, na ile stworzenia oczywiście są samodzielne. Samodzielny byt obdarzony rozumem. To jest osoba. Obejmuje to zarówno Pana Boga, aniołów, jak i człowieka. Samodzielny byt obdarzony rozumem. Jest to bardzo dobra definicja osoby. Pamiętamy, że jak w każdej definicji, tu chodzi o naturę rzeczy, czyli nie o konkretne używanie w tej chwili rozumu. To nie jest tak, że jak się kładę spać, to przestaję być osobą, tylko ta natura, którą jestem obdarzony, czyni mnie właśnie osobą. A więc zarówno człowiek w śpiączce, jak i dziecko, które jeszcze nie ma świadomości, posiadające naturę ludzką, jest tą właśnie indywidualną substancją natury rozumnej. Wyraźnie wskazuje na podstawę jej godności. W istocie jako indywidualna substancja, osoba cieszy się godnością ontologiczną, to jest na metafizycznym poziomie samego bytu. Jest podmiotem, który otrzymawszy istnienie od Boga, egzystuje, to jest realizuje swoje istnienie autonomicznie. W przeciwieństwie do przypadłości na przykład, tak? Czyli mój wzrost nie istnieje sam z siebie.
jest moją przypadłością, nie jest tylko czymś na mnie, jeśli można tak powiedzieć, tak, czymś zależnym ode mnie. Substancje istnieją same w sobie, przypadłości istnieją na jakiejś substancji. Słowo rozumna w rzeczywistości obejmuje wszystkie zdolności człowieka, zarówno poznanie i rozumienie, jak i chcenie, kochanie, wybieranie, pragnienie. W pewnym sensie to jest słuszne, bo wola wynika z rozumu, w tym sensie nie ma wolnej woli bez rozumu, bo żeby mieć wolną wolę, trzeba najpierw coś poznać. Nie wystarczy poziom zmysłowego poznania, żeby mówić o wolnej decyzji. Tutaj potrzeba poznania rozumowego, poznania istoty rzeczy. Dopiero gdy rozpoznajemy istotę rzeczy, możemy mówić o wolnej woli, która jest w stanie wybrać jakąś istotę rzeczy. Wcześniej, gdy poznajemy tylko na poziomie zmysłowym, dziecko, które jeszcze nie doszło do używania rozumu, działa na poziomie instynktownym, podejmuje decyzję na poziomie instynktownym. Dalej czytamy. Człowiek nie tworzy swojej natury, posiada ją jako otrzymany dar i może kultywować, rozwijać i wzbogacać swoje zdolności. Korzystając z wolności kultywowania bogactw własnej natury, osoba ludzka buduje samą siebie w czasie. Nawet jeśli z powodu różnych ograniczeń lub uwarunkowań nie jest w stanie zrealizować tych zdolności, osoba zawsze istnieje jako indywidualna substancja z całą swoją niezbywalną godnością. Dzieje się tak na przykład w przypadku nienarodzonego jeszcze dziecka, osoby pozbawionej zmysłów, osoby starszej w agonii. Więc ten ostatni wniosek jest oczywiście słuszny. Autorzy cytują również świętego Tomasza z Akwinu w kontekście godności osoby. Osoba oznacza coś najdoskonalszego w całej naturze, mianowicie to, co bytuje samoistnie w rozumnej naturze. I płynnie przechodzą do naturalistycznych prądów w renesansie. Ta ontologiczna godność w swojej uprzywilejowanej manifestacji poprzez działanie, wolne ludzkie działanie, została następnie podkreślona przede wszystkim przez chrześcijański humanizm renesansu. Nawet w wizji nowożytnych myślicieli, takich jak Kartezjusz i Kant, którzy kwestionowali niektóre z podstaw tradycyjnej antropologii chrześcijańskiej, można dostrzec silne echa objawienia. Co do zasady, dobrym jest, żeby adwersarza docenić, żeby dostrzec to, co adwersarz słusznego powiedział. Tylko że jednak, gdy ktoś jest adwersarzem, to trzeba wskazać, że jest adwersarzem i wtedy można go doceniać. Natomiast tutaj ten chrześcijański humanizm renesansu to jest rzecz dosyć zaskakująca. Do czego oni konkretnie nawiązują? Bo co do zasady, humanizm renesansu był naturalistyczny. Jeśli nawiązują do jakichś katolickich teologów renesansu i mają coś bardzo konkretnego na myśli, to powinni tutaj to sprecyzować, bo w ten sposób brzmi to tak, jakby pochwalali ten naturalistyczny humanizm renesansu i to przecież pasuje, bo cały tekst w ogóle nie rozróżnia pomiędzy naturą a łaską. Stąd naturalistyczny, również nie rozróżniający pomiędzy naturą a łaską, albo raczej negujący łaskę, humanizm naturalnie może im się podobać. Stąd tutaj ten wtręt jest dosyć zaskakujący. Na podstawie niektórych nowszych refleksji filozoficznych na temat statusu podmiotowości teoretycznej i praktycznej, refleksja chrześcijańska zaczęła jeszcze bardziej podkreślać głębię pojęcia godności, osiągając oryginalną perspektywę, jak przykładowo personalizm w XX wieku. A więc tutaj, zgodnie z teorią ewolucji, bez wątpienia powszechnie przyjmowano przez autorów tego tekstu, świat zdąża tak nieustannie ku lepszemu i tak się rozwija i tak kwitnie i po prostu to tekst jest po prostu ten niepohamowany rozwój, który prowadzi nas właśnie do tego przez, od świętego Tomasza przez humanizm chrześcijański, renesansu i Kanta, aż do personalizmu XX wieku. To jest taki jeden wielki rozwój, takie można tutaj odnieść wrażenie. No i właśnie oczywiście to szczytuje właśnie w Janie Pawle II i w personalizmie XX wieku. No, to jest po prostu fałszywy obraz sytuacji. Jest tak drastycznie uproszczone, że aż nieprawdziwe. Że personalizm nie jest żadnym szczytem filozoficznym, to o tym sobie jeszcze kiedyś porozmawiamy, bo mam zamiar się trochę poważniej zająć personalizmem. Natomiast na chwilę obecną moje wrażenie jest takie,
że personalizm to jest wydmuszka. To znaczy, że albo to jest gadanie o niczym, albo gdy powołuje się na starych autorów, jak Mary Ten na przykład, to powołuje się na ludzi, którzy sami nie używają określenia personalizm, tylko mają jakieś swoje własne tezy, a później zostają wykorzystani przez jakichś bohaterów, którzy chcą uchodzić za głębokich, nowożytnych filozofów, a tak naprawdę nic do powiedzenia nie mają, bo zawsze jak się coś próbuje stworzyć od zera, to będzie... Ugryzłem się w język. To będzie prymitywne. To będzie poezja, nie filozofia. O, tak, zamiast poezja tam miało być coś innego. A więc to będzie poezja, nie filozofia. W sensie takim to może ładnie zabrzmieć, tak? I może nawet jakąś głęboką myśl przekaże, ale to będzie takie surowe, tak? No to będzie takie właśnie wymyślone. Filozofia, żeby była dobra, ona musi być właśnie przetrawiona przez wieki, przepracowana przez pokolenia. Dlatego żadna nowa filozofia z natury rzeczy nie jest dojrzała. Dajcie jej 500 lat, jak coś z niej zostanie, to wtedy się będziemy zastanawiali. I dlatego właśnie ta realistyczna filozofia Arystotelesa, ciągnąca się później przez wieki, przepracowana, dopracowana, rozwinięta. To jest filozofia, która jest filozofią, a nie poezją. Więc ten peany na cześć personalizmu raczej wrzucamy do kosza. Sprawdziłem przypis, który był przy tych chrześcijańskich myślicielach renesansu. I za nim mówiłem. Tam jest przypis do konkretnego dzieła, konkretnego człowieka, mianowicie Giovanni Pico della Mirandola. Nic mi to nie mówiło, więc sobie sprawdzam, kim jest Giovanni Pico della Mirandola, cytowany przez dokument papieża Franciszka jako przykład właśnie tego chrześcijańskiego humanizmu czasu renesansu. No i teraz czymże się zajmował, jak żył ten Giovanni? Otóż po osobliwej przygodzie miłosnej, ścigany za uwiedzenie i porwanie, osiadł w Perugii, gdzie oddał się studiom nad żydowską kabałą. Sprowadził sobie w tajemnicy uczonego w kabalistyce i za zamkniętymi drzwiami zgłębiał potępione przez kościół nauki. Swoje poglądy na temat kabały zebrał potem w dziele Konkluzione z kabalistykę. Osiadł wreszcie we Florencji, gdzie zaprzyjaźnił się z wożyńcem Medyceuszem. Z Florencji rozesłał do znanych sobie uczonych ówczesnych 900 tez, których zamierzał bronić w Rzymie w 1486 roku, wyznaczając sobie za cel wykazanie, jak można dokonać syntezy helenizmu i judaizmu, przez który rozumiał kabałę, w system platońsko-chrześcijański. Wystąpieniem tym narobił sobie wielu nieprzyjaciół wśród uczonych, popadł w podejrzenie o herezję i wzbudził gniew papieża Innocentego VIII. Innocenty VIII kazał przestudiować zaproponowane tezy, 7 z nich uznano za nieortodoksyjne, a 6 za wątpliwe. Pico bronił się nadal. Wówczas rozgniewany papież, to też ciekawy sposób pisania artykułów, że od razu jakby papież cały czas jest tutaj jakiś nagrzany w tym artykule, to jest z Wikipedii, ale to jest ciekawy sposób pisania, tak? Ten Pico jest po prostu tak rzeczowo przedstawiony, a papież jest, wzbudził gniew i później rozgniewany papież, ten papież cały czas ewidentnie jest rozgniewany według Wikipedii. Przepraszam, byliśmy na rozgniewanym papieżu, a rozgniewany papież potępił wszystkie tezy w całości. Młody uczony uciekł do Francji, został jednak pochwycony w 1488 roku przez wysłanników papieskich, uwieziony w Vincennes. Na prośbę kilku włoskich książąt został uwolniony i uzyskał zgodę na osiedlenie się we Florencji. Wawrzyniec wspaniały użyczył mu swojej willi w Fiesole. Na prośbę Pika, niespokojnego o swoją prawowierność, sprowadził też do Florencji Savonarolę. Wydaje się jednak, że pod koniec życia nasz bohater się nawrócił. W ostatnich latach życia oddał się studiom teologicznym i żył odtąd jak zakonnik. Częściowo w posiadłości Carbula w Ferraryjskim, częściowo w swojej willi Quarecetto pod Fiesole. Zaczął się biczować, martwiać postami, rozdawać majątek między ubogich. Zamierzał też wstąpić do zakonu dominikanów i boso w habicie iść głosić Słowo Boże. Zmarł w Quarecetto 14 listopada 1494 roku w 31 roku życia. A więc dosyć ciekawy przykład autora, którego
podaje nam magisterium jako przykład humanizmu chrześcijańskiego. No być może w tym ostatnim etapie faktycznie był zupełnie prawowierny, natomiast nic nie wskazuje na to, że on wtedy jeszcze działał. To znaczy wydaje się, że pod koniec życia, nie, są późne dzieła. W traktacie De Mente et Uno stara się pogodzić Arystotelesa z Platonem. W De Hominis Dignitate wychwala godność i wolność ludzką. Ciekawe, kiedy zostało napisane to dzieło, cytowane tutaj jako przykład. O, jego najbardziej znanym dziełem jest mowa De Hominis Dignitate, która została uznana za manifest humanizmu. Przypisuje się mu stworzenie pojęcia osobowości, a także stwierdzenie, że nauka może uznać za prawdziwe tylko to, co można sprawdzić i zademonstrować. No, co jednak w kontekście logiki na przykład już nie jest takie proste. Autor pojęcia homo faber i sławnej sentencji każdy jest kowalem swojego losu, która jasno pokazuje, że renesansowego elitarystycznego pojęcia godności człowieka, która promuje rozwój indywidualny, nie należy mylić z naturalistyczną koncepcją oświecenia, przyznającą jednakową godność każdemu. Koncepcja homo faber poprzez myśl Burckhardta wywarła duży wpływ na ideę pozytywizmu, a szczególnie na koncepcję nadczłowieka niczego. Pracując nad próbą pogodzenia platonizmu z arystotelizmem, powziął pomysł zorganizowania światowego zjazdu filozofów. Wierzył, że taki zjazd pozwoliłby na wypracowanie wspólnego stanowiska uczonych i stworzenie jednej uniwersalnej filozofii. Mową wprowadzającą miał być właśnie traktat o godności człowieka. Niestety zjazd się nie odbył, gdyż Pico popadł w konflikt z kościołem. Papież odmówił zgody na zgromadzenie. Musiało się tak stać, gdyż Pico w swym tekście przedstawia człowieka jako istotę autonomiczną, niezależną od Boga. Ups. Magisterium to właśnie podaje jako przykład tego, no takiego naturalnego, zdrowego rozwoju pojęcia godności człowieka. Twierdzi, że ludzka natura jest nieokreślona. Każdy ma potencjał, możliwość stania się kim zechce. Człowiek sam określa swój los poprzez swoje działanie, a wszystko, co żyje, posiada naturę warunkującą działanie. Jedynie ludzka natura jest wolna. Pico przedstawia także trójczłonową koncepcję drogi człowieka do doskonałości, obejmującą iluminację, oświecenie na drodze dialektyki, studia filozoficzne, praktykowanie białej magii, perfekcję, doskonałość na drodze teologii, to jest najwyżej niż biała magia, ludzie, purgacja, oczyszczenie na drodze etyki. Nie, to się chce podsumować takim XD, bo ja nie wiem, jak to można raczej podsumować. Ci ludzie, którzy piszą ten dokument magisterium, dają tego kabalistę jako przykład chrześcijańskiego humanizmu. No miejmy nadzieję, że się nawrócił, te posty biczowania faktycznie mu pomogły, no ale jednak mimo wszystko ewidentnie nie jest to myśliciel katolicki, tylko człowiek bardzo mocno zainfekowany kabałą i białą magią. Dziwne. Kościół, czytamy dalej w dokumencie, głosi, promuje i gwarantuje godność człowieka. Kościół głosi równą godność wszystkich ludzi. Nie, dziwne. Dziwne. To znaczy, że potępiony w piekle ma tą samą godność, co błogosławiony w niebie. To znaczy, że człowiek będący dzieckiem Boga w stanie łaski uświęcający ma tą samą godność, co człowiek, który nie jest tym dzieckiem i świadomie od Pana Boga odchodzi. Ma tą samą godność, ma inną tylko na poziomie moralnym, a tą samą na poziomie ontologicznym? Tak uważacie? Że ta natura ludzka, rozumna natura ludzka, że ona jest dokładnie tak samo godna wtedy, gdy wykorzystuje rozum i wolę, żeby zdążać do celu, jak wtedy, gdy świadomie i dobrowolnie gardzi tym celem. Według was to jest właśnie ta sama ontologiczna godność. Ciekawe. A więc Kościół głosi równą godność wszystkich ludzi, niezależnie od ich stanu, życia i cech. Głoszenie to opiera się na potrójnym przekonaniu, które w świetle wiary chrześcijańskiej nadaje godności ludzkiej niezmierzoną wartość i wzmacnia jej wewnętrzne wymagania. Niezmierzona wartość. Ta niezmierzona wartość jest tutaj trochę zaskakująca.
Najpierw nieusuwalny obraz Boga. Przede wszystkim według objawienia godność człowieka pochodzi z miłości Stwórcy. Miłość, to jest też ciekawe, no ale to sugeruje jakiś wolontaryzm, prymat woli nad rozumem, który odcisnął w nim niezatarte rysy swojego obrazu, wzywając go do poznania go, do miłowania go i do życia w relacji przymierza z samym sobą oraz w braterstwie, sprawiedliwości i pokoju ze wszystkimi innymi mężczyznami i kobietami. Jeszcze trzeba dodać wolności, równości i braterstwie. W tej wizji godność odnosi się nie tylko do duszy, ale i do osoby jako nierozerwalnej jedności. Okay. A zatem jest również nieodłączna od jej ciała, które na swój sposób uczestniczy w byciu obrazem Boga, osoby ludzkiej. Jest to również ono powołane do udziału w tejże godności. Te ostatnie słowa sparafrazowałem, bo tutaj moje zdjęcie ekranu ucięło, ale podejrzewam, że tak musiało być. Nie ma tam nic kontrowersyjnego. Drugi punkt, to znaczy to jest punkt 19, drugi punkt z tych trzech uzasadniających tą godność, Chrystus wywyższa godność człowieka. Drugie przekonanie wypływa z faktu, że godność osoby ludzkiej objawia się w pełni, gdy Ojciec posłał swego Syna. Tutaj dochodzimy do tych kluczowych momentów, w których staje się to takie naturalistyczne, zadziwiająco naturalistyczne, to znaczy, gdzie miesza się, nie rozróżnia się pomiędzy naturą a łaską. A więc Ojciec posłał swego Syna, który przyjął ludzką egzystencję aż do głębi. Syn Boży w tajemnicy wcielenia potwierdził godność ciała i duszy, które składają się na człowieka. W ten sposób jednocząc się w pewien sposób z każdym człowiekiem poprzez swoje wcielenie. To jest ten błąd. Jednocząc się w jakiś sposób z każdym człowiekiem, no w taki sposób, że ma tą samą naturę co my. Jest jednym z nas. Tak, ale przecież czytamy w prologu Ewangelii według świętego Jana na przykład, że Słowo dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy w Niego wierzą. To są ci, którzy w Niego wierzą. Pan Jezus mówi dokładnie, ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami. A jeśli ktoś nie przynosi we mnie owocu, Ojciec odetnie i wrzuci w ogień. A wy mówicie, nie, etam, z każdym się połączył. Pan Jezus mówi, nie będziecie przynosić we mnie owocu, nie będziecie zachować tego, co ja wam powiedziałem. Ojciec odetnie, wrzuci was w ogień. Nie, to taka metafora. Pan Jezus jest takim psychologiem, z każdym się zjednoczył. To jest to, co wy tutaj robicie. Jezus Chrystus potwierdził, że każdy człowiek posiada nieocenioną godność przez sam fakt przynależności do samej wspólnoty ludzkiej i że godność ta nigdy nie może zostać utracona. Idźcie precz, przeklęci, w ogień wieczny. Czy to jest ta godność, tak? Wtedy idźcie precz, przeklęci, w ogień wieczny, mówi Pan Jezus. A ci mówią tutaj, nie, no godność jest nieutracalna, Pan Jezus to potwierdza. No, gdy Pan Jezus mówi, wydaje ten wyrok na sądzie, to znaczy, że co, on neguje tą godność? No, ona obiektywnie już nie istnieje, została zniszczona przez tych ludzi. Pozostaje jakaś ich resztka, tak, bo będą wiecznie istnieć po to, żeby wiecznie ponosić konsekwencje swoich czynów. Ale ludzie, przecież to się kupy nie trzyma. A więc, głosząc, że Królestwo Boże należy do ubogich, pokornych, wzgardzonych, cierpiących na ciele i duchu, uzdrawiając wszelkiego rodzaju choroby i ułomności, nawet te najbardziej dramatyczne jak trąd, potwierdzając, że to, co czyni się tym osobom, czyni się Jemu, ponieważ On jest obecny w tych osobach, Jezus przyniósł wielką nowość, uznanie godności każdej osoby, a także i przede wszystkim tych osób, które zostały zakwalifikowane jako niegodne. To nowa zasada w historii ludzkości, zgodnie z którą człowiek jest tym bardziej godny szacunku i miłości, im jest słabszy, bardziej nieszczęśliwy i cierpiący, nawet do utraty swojej ludzkiej postaci, zmieniła oblicze świata, dając początek instytucjom, które opiekują się ludźmi w trudnych warunkach, porzuconymi dziećmi, sierotami, osobami starszymi, pozostawionymi samymi sobie, chorymi psychicznie, osobami z nieuleczalnymi chorobami lub poważnymi deformacjami, tymi, którzy żyją na ulicach. A więc oczywiście, że Pan Jezus wynosi tych, którzy płaczą, błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Oczywiście, że Pan Jezus schyla się do tych potrzebujących, oczywiście, że Pan Jezus każe apostołom iść, żeby zapraszać wszystkich do tego Królestwa Niebieskiego, ale pamiętajmy, że Pan Jezus nie przyszedł po to, żeby w pierwszej linii zaradzić jakimś problemom doczesnym. Pan Jezus nie przyszedł po to, żeby uleczyć wszystkich trędowatych. Robił to,
bo cuda są potrzebne jako znaki wiarygodności. Sam to wyjaśnia, gdy przychodzą ci uczniowie Jana, on mówi, zobaczcie, co się dzieje, powiedzcie Janowi, co się dzieje. Jeśli, tutaj z innego fragmentu, jeśli nie wierzycie moim słowom, wierzcie chociaż przez same znaki. Te znaki są potrzebne przede wszystkim jako znaki wiarygodności. Oczywiście, że Pan Jezus przeszedł dobrze czyniąc, jest Bogiem, a więc kocha swoje stworzenie, ale właśnie dlatego, że jest Bogiem, to wie, co jest naprawdę potrzebne i wie, że te rzeczy doczesne są drugorzędne, a przede wszystkim trzeba prowadzić do zbawienia. A żeby prowadzić do zbawienia, to trzeba, żeby oni zachowywali Boże przekazania, a tego najwyraźniej autor nie chce pamiętać. Ci autorzy najwyraźniej nie chcą o tym pamiętać, że Pan nasz Jezus Chrystus przecież mówi, że ten, kto nie będzie zachowywał Jego przekazań, do tego on powie, idźcie precz przeklęci w ogień wieczny. Dlaczego, gdy wy mówicie w długim dokumencie o godności człowieka, to mówicie właśnie o tym, że tak, Pan Jezus wyszedł, żeby sprowadzić tych z marginesu i przytula ich i każdy człowiek ma wielką godność, a nie mówicie o tym, że człowiek przez grzech może się od Pana Jezusa oddzielić. Mówicie, że no tak, czasem to człowiek tak wchodzi na takie wyżyny zła, no to jest takie straszne, ale jednocześnie cały czas zachowuje tą ontologiczną godność i tłumaczycie to w ten sposób, że Pan Jezus przyszedł i stał się człowiekiem, zjednoczył się z każdym człowiekiem, a Pan Jezus przecież mówi, że nie zjednoczył się z każdym człowiekiem, bo jak ktoś nie będzie przynosił w nim owocu, to on odetnie. To znaczy ojciec odetnie i wrzuci go w ogień. Co to jest za zjednoczenie? I do niego powie, idź precz przeklęty w ogień wieczny. A wy mówicie, zjednoczył się ze wszystkimi, fajnie jest i wszystkich przytula. Ludzie, wy głosicie inną Ewangelię. Powołanie do pełnej godności. Trzecie przekonanie dotyczy ostatecznego przeznaczenia człowieka. Po stworzeniu i wcieleniu, zmartwychwstanie Chrystusa okazuje nam kolejny aspekt ludzkiej godności. Rzeczywiście, osobliwą rację godności ludzkiej stanowi powołanie człowieka do uczestniczenia w życiu Boga. Moglibyśmy tutaj pójść w stronę nadprzyrodzoności, ale oczywiście autorzy skręcą gdzie indziej, które ma trwać wiecznie. Tak więc godność życia nie wynika jedynie z jego źródeł, czyli z faktu, że pochodzi ono od Boga, ale także z jego celu, z jego przeznaczenia do komunii z Bogiem, przez poznanie Go i umiłowanie. Chociaż każdy człowiek posiada niezbywalną i wewnętrzną godność od początku swojego istnienia jako nieodwołalny dar, to od jego wolnej i odpowiedzialnej decyzji zależy, czy wyrazi ją i zmanifestuje w pełni, czy też ją zaciemni. A więc tak to tutaj autorzy tłumaczą. Człowiek ma wieczną, nieutracalną, nieskończoną godność, a my możemy ją tylko zaciemnić. To jest trochę jakby odwrotność wizji odkupienia według Lutra. Według Lutra jesteśmy źli i zepsuci zawsze, a Pan Jezus może to przykryć. Według modernistów jest tak, że zawsze jesteśmy wieczni, wspaniali, nieskończenie doskonali, tylko my możemy to troszkę tak zaciemnić. Tak to najwyraźniej tłumaczą. Ciekawy, odwrócony luteranizm. Niektórzy ojcowie Kościoła, tacy jak święty Ireneusz czy święty Jan Damasceński, wprowadzili rozróżnienie między obrazem a podobieństwem wspomnianym w Księdze Rodzaju, umożliwiając w ten sposób dynamiczne spojrzenie na samą godność człowieka. Obraz Boży jest powierzony wolności człowieka, aby pod przewodnictwem i działaniem Ducha Świętego jego podobieństwa do Boga mogło wzrastać. Oznacza to, że ludzie muszą również starać się żyć zgodnie ze swoją godnością. Można zatem zrozumieć, w jakim sensie grzech może ranić i zaciemnać ludzką godność jako akt jej przeciwny, ale jednocześnie nigdy nie może wymazać faktu, że istota ludzka została stworzona na obraz Boga. Wiara wnosi zatem decydujący wkład we wspomaganie rozumu w jego postrzeganiu godności ludzkiej oraz przyjmowaniu i umacnianiu i wyjaśnianiu jej istotnych cech, jak zauważył Benedykt XVI. No nie wnosi Kościół tutaj nic dobrego do tej refleksji, dlatego że przekazuje nam obraz, który nie jest zgodny z wizją Pana Jezusa. On po części bazuje na nauczaniu Pana Jezusa, wykorzystuje elementy tego nauczania, ale fałszuje tę wizję naprawdę w kluczowych momentach, jak właśnie na przykład w tej nieutracalności. To tylko zaciemnianie, lekkie takie, jak można trochę zaciemnić przez grzech tą godność, jakoś nie współgra jednak z tym, co Pan nasz Jezus Chrystus mówi. Idźcie precz, przeklęci, w ogień wieczny. Nie mówi, no troszkę zaciemniliście tą swoją godność, tylko mówi, idźcie precz, przeklęci, w ogień wieczny. To jednak brzmi trochę bardziej dramatycznie.
Punkt 23. Jak przypomniał już papież Franciszek, we współczesnej kulturze najbliższym odniesieniem do zasady niezbywalnej godności osoby jest powszechna deklaracja praw człowieka, którą Jan Paweł II określił jako kamień milowy umieszczony na długiej i trudnej drodze rodzaju ludzkiego. O tym już wspominałem. Mamy tam dalej Pawła VI, który woła nigdy więcej wojny. Wspominałem już o tym kiedyś. Ten taki powojenny pacyfizm był trochę naiwny, ale tutaj nie będziemy o tym teraz mówimy. Następnie papież dużo wyjaśnia o tym, jak straszliwy jest trud migrantów, którzy nie mają swojej ojczyzny, muszą z niej uciekać. O ile jest zrozumiałe, że faktycznie człowiek, który jest w takiej sytuacji, może być naprawdę w wielkiej potrzebie, o tyle w sytuacji, gdy jednak dość powszechnie używa się migrantów jako broni politycznej dzisiaj. Znowu te apele jednak mogą być trochę nietrafione. Następnie pisze o handlu ludźmi, jako o zbrodni przeciwko godności człowieka, co jest słuszne, bez wątpienia, szczególnie w kontekście prostytucji wymuszanej w ten sposób również osób nieletnich. To jest jak najbardziej cenne, żeby to zostało tutaj wspomniane. Nadużycia seksualne również zostają tutaj wspomniane i wskazane, potępione jako grzechy przeciwko tejże godności. Aborcja również jest wskazana i potępiona jako grzech przeciwko tej godności. To jest jak najbardziej na plus. Macierzyństwo zastępcze, nie w sensie, że adopcja dziecka, tylko kobieta, która przyjmuje nie swoje dziecko, znaczy po to, żeby je urodzić dla jakiejś bogatej kobiety, która chce mieć dziecko, a nie chce nosić go pod swoim sercem, to również zostaje wskazane jako grzech słusznie. Tak, eutanazja, samobójstwo wspomagane, teoria gender również zostaje tutaj potępiona i to jest jasny punkt tejże deklaracji. Ten tekst jest nawet całkiem dobry. Kościół pragnie przede wszystkim potwierdzić, że każda osoba, niezależnie od swojej skłonności seksualnej, musi być szanowana w swojej godności i przyjęta z szacunkiem, z troską, by uniknąć jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji, a zwłaszcza wszelkich form agresji i przemocy. A więc oczywiście nikt nie powinien być za samo schorzenie w jakiś sposób dyskryminowany i prześladowany. Natomiast nie wiem, czy przypadkiem w kontekście różnych działań, decyzji papieża Franciszka nie można by tego zinterpretować również w kontekście szerszym niż tylko niedyskryminowanie, ale również gdzieś tam taki apel do tego, żeby akceptować publicznie akceptować wspólne życie w homoseksualnym cudzołóstwie takich osób. Nie wiem, czy nie może to zostać w ten sposób zrozumiane, skoro duszpasterze mają spontanicznie decydować, czy spontanicznie taki homoseksualny związek, nie liturgicznie, tylko spontanicznie pobłogosławić, to nie wiem, jak to do końca należy interpretować. Z tego powodu należy potępić jako sprzeczne z ludzką godnością fakt, że w niektórych miejscach niemało osób jest więzionych, torturowanych, a nawet pozbawionych dobra życia wyłącznie z powodu swojej orientacji seksualnej. A więc z punktu widzenia, ze względu na samą orientację, bez wątpienia jest to faktycznie niesprawiedliwe. Jednocześnie Kościół podkreśla zdecydowaną krytykę kwestii zawartych w teorii gender. W tym kontekście papież Franciszek przypomniał: droga do pokoju wymaga poszanowania praw człowieka zgodnie z prostym, ale jasnym sformułowaniem zawartym w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w której 75. rocznicę niedawno obchodziliśmy. Są to zasady racjonalne, oczywiste i powszechnie akceptowane. Wspominałem już w kilku słowach na ten temat. Niestety podejmowane w minionych dekadach próby wprowadzenia nowych praw, które nie są w pełni spójne z tymi pierwotnie zdefiniowanymi i nie zawsze są akceptowalne, dały początek ideologicznej kolonizacji, wśród których główną rolę odgrywa teoria gender, będąca niezwykle groźną, ponieważ usuwa różnice pod pretekstem, że wszyscy są równi. W odniesieniu do teorii gender, której naukowa spójność jest przedmiotem wielu dyskusji w środowisku ekspertów, Kościół przypomina, że ludzkie życie we wszystkich jego elementach fizycznych i duchowych jest darem Bożym, który należy przyjąć z wdzięcznością i oddać na służbę dobru. Chcieć dysponować samym sobą, tak jak to zaleca teoria gender, bez względu na tę podstawową prawdę o ludzkim życiu jako darze, oznacza nic innego jak uleganie odwiecznej pokusie, by człowiek stał się Bogiem i konkurował z prawdziwym Bogiem miłości objawionym nam przez Ewangelię. Więc ten akurat fragment a propos teorii gender jest całkiem dobry.
Drugą kwestią związaną z teorią gender jest to, że stara się ona zaprzeczyć największej możliwej różnicy istniejącej między żywymi istotami, różnicy płciowej. Ta podstawowa różnica jest nie tylko największą możliwą do wyobrażenia, ale także najpiękniejszą i najpotężniejszą. W parze mężczyzna-kobieta osiąga ona wzajemność najbardziej godną podziwu, a tym samym jest źródłem cudu, który nigdy nie przestaje nas zadziwiać, jakim jest pojawienie się nowych istot ludzkich na świecie. A propos operacji zmiany płci, też wydaje mi się całkiem zdroworozsądkowo dokument rozstrzyga. Równocześnie jesteśmy wezwani do strzeżenia naszego człowieczeństwa, a to oznacza przede wszystkim akceptowanie i respektowanie go takim, jakim zostało stworzone. Wynika z tego, że każda operacja zmiany płci, co do zasady, jest ryzykiem zagrażającym wyjątkowej godności, jaką dana osoba otrzymała od momentu poczęcia. Nie wyklucza to możliwości, że osoba dotknięta anomaliami narządów płciowych, które są już widoczne przy urodzeniu lub które rozwinęły się później, może zdecydować się na pomoc medyczną w celu usunięcia tych anomalii. W takim przypadku operacja nie stanowiłaby zmiany płci w przedstawionym tutaj znaczeniu. Tyle jeśli chodzi o cytaty z tegoż dokumentu. Podsumowując, jest to dokument, który ma pewne elementy, które są słuszne i ugruntowane w tradycyjnej nauce. Jednocześnie posiada również zdecydowane błędy. To znaczy najpierw nie odróżnia pomiędzy godnością naturalną i nadprzyrodzoną. Nie odróżnia tego, że jesteśmy stworzeniem Bożym w poziomie na porządku naturalnym i dzieckiem Bożym w porządku łaski. Nie precyzuje tego rozróżnienia, nie mówi, że tą nadprzyrodzoną godność łatwo możemy utracić i to możemy przejść niejako do drugiego krytycznego punktu. Bez odróżnienia natury od łaski dochodzimy tutaj do tego, że ta nadprzyrodzona godność jest już, wynika z samego faktu bycia człowiekiem, bo Chrystus zjednoczył się z każdym człowiekiem i wtedy dochodzimy do jakichś takich kuriozalnych wniosków, że właśnie człowiek, każdy człowiek jest zjednoczony z Chrystusem, wbrew temu, co Pan nasz Jezus Chrystus mówi, że jeśli ktoś nie przynosi we mnie owoców, ojciec odetnie go i wrzuci w ogień. Stąd wychodząc od w miarę katolickich założeń, dochodzimy tak naprawdę do niewypowiedzianych, ale jednak w jakiś sposób obecnych wniosków, że tak naprawdę w sumie to każdy zasługuje na niebo. Bo możemy przez nasze uczynki tylko trochę zaciemnić tą godność, ale ona jest tak naprawdę nieutracalna, wieczna i nieskończona. Jak Pan Bóg do takiego człowieka z nieutracalną, wieczną, nieskończoną godnością może powiedzieć: idźcie precz, przeklęci, w ogień wieczny. To nie jest spójne. To, co jest tutaj przedstawione całościowo, nie jest spójne z katolickim nauczaniem, pomimo bez wątpienia wielu elementów, które faktycznie z katolickim nauczaniem zgodne są. Mam nadzieję, że to w jakim stopniu pomoże w ocenie tegoż dokumentu magisterium. Myślę, że to wystarczy na dzisiaj. Polecam się waszym modlitwom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.